Popłynęli z Dolnego Śląska nad morze własnoręcznie wykonaną łódką. Jej wykonanie zajęło 9 miesięcy. Jak doszło do wyprawy? Spotkałem się kiedyś, ładnych parę lat temu, z kolegą, który, no tak samo jak ja, biega długie dystanse, ultramaratony, no ale nie tylko samym bieganiem człowiek żyje. No i kolega sam zbudował sobie własnoręcznie łódkę kanu, no i szukał kogoś do takiej wyprawy. No tam u siebie w swoim rejonie, gdzie mieszka w Rawiczu, no to zawsze tam ktoś, a coś remont robi, nie ma czasu, bo to trochę cena, czy da radę, a czy pogoda. No do mnie zadzwonił i tylko jedno pytanie, jedna odpowiedź. Pytanie, kiedy i płyniemy, prawda? Wyprawa rozpoczęła się 5 czerwca. Podróżnicy dotarli na miejsce startu z łódką na dachu. Kanu zostało zwodowane w miejscowości Wąsosz. Mężczyźni mieli w planach dojście do ujścia Baryczy. 47 kilometrów, powiem szczerze, że to był jeden chyba z trudniejszych etapów, mimo tego, że na początku, dlatego, że niski stan wody, no i trzeba było łódkę przenosić przez jazy. No, 3 razy przenosiliśmy łódkę przez jazy, no dotarliśmy do Odry, no i trzeba było już myśleć o noclegu, prawda? No tak akurat patrzymy, jakaś połać tam jest. Okazało się, że to taka mała łysepka. Przycumowaliśmy, no namiot rozbiliśmy. Oczywiście utrapieniem były komary, z tego względu, że normalnie czarna ściana komarów. No, mieliśmy tam ze sobą takie specyfiki różne, ale najlepszym się okazał olejek waniliowy normalny, który używany jest do ciast. Kolejnym punktem wyprawy był Krotoszyn. Patrzymy na mapie, ta agroturystyka. Już musimy sobie przypomnieć, że to było w Krotoszynie. Agroturystyka. No i dzwonimy do pana. Pan mówi, że no 200 metrów przeniesiecie łódkę i no, okazało się, że to nie było 200 metrów, tylko to było 600 metrów. Przez takie chaszcza, że nawet też filmik mam nagrany, bo jak wyglądaliśmy, jakbyśmy przecierali szlaki w Wietnamie. Bywało też niebezpiecznie. Płynąc Odrą, strasznie mocno wiał wiatr z przodu, tak zwany nordewind. No i monotonna taki odcinek, gdzieś około 20-kilometrowy. No płyniemy, wiadomo, ten ruch jednostajny. I coś słyszałem z tyłu, no, jakiś pociąg pewnie jedzie z boku. Nie? I w pewnym momencie okazuje się, że obraca się kolega z tyłu, ja siedziałem z przodu. Okazuje się, że za 20-30 metrów za nami jest ogromna barka, ściana za nami, no i trzeba było uciekać. No i jak najszybciej w kierunku brzegu, tylko żeby postawić łódkę pod falę, żeby nas nie przewróciło. Podróżnicy musieli się też zmagać ze słońcem. Złapała, no fakt, przez pierwsze dni była piękna pogoda słoneczna, że tak słońce paliło, że musieliśmy płynąć na długo ubrani, w długiej takiej ortalaniowej buzeczce, w długich spodniach, z tego względu, żeby się nie spalić, bo na odkrytym polu byliśmy. No i ale w pewnym momencie nas złapał deszcz. No co, szybko uciekamy do brzegu, bo normalnie ściana deszczu. Podróżnicy trafili na wieczór panieński, w którym uczestniczyło 12 kobiet. No, pełno kobiet. W sumie 12. No i rozbiliśmy swój namiot, no jedzonko sobie zrobiliśmy, no i zaczęło padać. No i tak podszedłem do tych kobiet się spytać, czy można tam przycupnąć pod samym, żeby nie stać na deszczu, bo to jeszcze była wczesna godzina, do namiotu, żeby nie wchodzić. No oczywiście się zgodziły, no to staliśmy jak takie dwa mokre kurczaki koło nich. A tam okazuje się, że no słowa do słowa dziewczyny tam, że a ładna łódka, a co robicie, a gdzie jedziecie, a skąd płyniecie, a dokąd i ten. No i zainteresowały się, i troszkę porozmawialiśmy, no okazało się, że się załapaliśmy na wieczór panieński. Notabene mówi do kolegi, o wtedy się mamy już na głowę, po prostu że będzie głośno i chodzi o to, że no, nie pośpimy, a trzeba siły regenerować. No jednak okazało się, że dziewczyny tam nie miały zamiaru nocować, no odbijało do brzegu, no i jeszcze gadżety już dostali i pełno jedzenia, bo tam z tej plecy chciałbym zapytać się, czy no oczywiście, że tak, nie? Nawet szampanie, to wino, prosecco chyba było. No i rano łódkę zapakowaliśmy, to chyba był najwcześniejszy start, 5 z minutami. Kolejnym celem był Zalew Szczeciński. Podróżnikom udało się tam dotrzeć i skierowali się w stronę Wyspy Wolin. Stary Wilk Morski zalecił im, by przy tej pogodzie popłynęli na skróty od cypla do cypla. Dopłynęliśmy do Dziwnowa. No niestety do samego morza nie wpłynęliśmy, bo to było niemożliwe. Była straszna cofka przez ten wiatr północny, że kilometr płynęliśmy około 25 minut, jak sobie tu dobrze przypominam. No ale odłożyliśmy to na albo wieczór, bo już patrzyliśmy na prognozy pogody, albo na rano. No zdecydowaliśmy się na rano. Rano szybko łódkę zładowaliśmy z powrotem, także dopłynęliśmy
do samego Bałtyku, na plażę w Dziwnowie i z powrotem już do bazy. No, przyjechał po nas kolegi, znajomy, budka na samochód i powrót już do Rawicza. Ja z Rawicza już pociągiem do Wałbrzycha.